bardzo, bardzo pozdrawiam moją miłkuczkę. Ja również takie pytanie do pani. Kiedy patrzy pani w lustro dowolnej porze dnia, proszę powiedzieć, co uznaje pani za prawdziwy atut swojej urody? Czy pani oczy, czy pani włosy, czy pani uśmiech? Czego pani jest tak naprawdę pewna w swojej urodzie? Myślę, że najpiękniejsze są we mnie moje oczy. Chyba podzielam tą opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy panią Karolinę Filipkowską, numer 25. Moje pytanie jest następujące. W przyszłym roku August Poronia będzie obchodził 80. urodziny. W którym roku odbył się pierwszy konkurs i kto wygrał? Pytania są sensacyjne, muszę przyznać. Jakieś 80 lat temu odbył się konkurs, tak? Więc jak łatwo policzyć, jako student na pojedynki powinno się wyprawić. Mamy rok 2008, minus 80. To będzie 1928. Więc to wygląda, to muszę się przyznać do braku wiedzy na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. A teraz poprosimy kandydatkę z numerem 2, Joannę Modlińską, żeby zamieniła dwa słowa z panem Rafałem Wójnikowskim. Pani Anno, na czym była pani ostatnio w kinie? Ostatnio byłam w kinie na Dark Knight. Uważam, że jest to fantastyczny film, w którym Heath Ledger zagrał znakomitą rolę i uważam, że powinien dostać poświęconego Oscara. Dziękuję. Czy się przygotowuje? I poprosimy panią z numerem 13, panią Anetę Muzyk. Pytanie będzie w zasadzie banalne. Ktoś powinien tu stać do tego pytania, ale to może za chwilę. Jockey czy koszykarz? Czy wzrost mężczyzny ma dla ciebie jakieś znaczenie? Koszykarz. Gratuluję. I to jest tak pytanie. Poszukamy. Najważniejsza jest szczerość. To jest. Proszę państwa, teraz poprosimy kandydatkę z numerem 20, Paulinę Kwaśniewską, żeby porozmawiała z redaktorem Marcinem Melerem. Proste pytanie. Jak pani wyobraża sobie świat bez mężczyzn, gdyby taki jakiegoś dnia go jest? Dość trudne pytanie. Myślę, że wyobraziłabym go sobie tak, jak w filmie Seknice. O Jezu, to straszne, no ale dziękuję pani. Mam się wyrzucić. Poprosimy pani Ewa Berczyk, teraz Agatę Drobkiewicz, numer 14. Bardzo miło. Mam pytanie takie. Załóżmy, zresztą bardzo byłabym temu rada, czy jest pani zwyciężczynią dzisiejszego konkursu? Jakie pierwsze usłyszy pani gratulacje? Od jakiej miłej, bliskiej sobie osoby? I co powie ta osoba? Myślę, że będą to gratulacje od mojego chłopaka, który powie mi, co głosy zawodu, jak słychać. To mówił mi już pan Tarna, czyli że mimo wszystko, i bardzo panią kocha. Mimo wszystko jestem dla niego jego mi. Brawo. Pan Radny, teraz poprosimy kandydatkę z numerem 16, Sandrę Lampkowską, na krótką rozmowę z panią. Sandra, co bądź też kogo zabrałabyś na bezludną bestę? Na bezludną bestę zabrałabym bliską mojemu sercu osobę, którą jest mój przyjaciel. Monikę Szmajdzińską, numer 24. Teraz mamy z panią Rafałem Filipkowskim, który zapyta się, co pani ostatnio widziała w kinie. Proszę pani, co pani ostatnio widziała w kinie? Ostatnio w kinie widziałam bajkę pod tytułem Panda Kung Fu, która bardzo mi się podobała. A mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli państwo pozwolą. Jak pani przeżywali w szkole i dlaczego? Szamanka. Dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Postaram się dowiedzieć Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz
zaprosimy kandydatkę z numerem 17, Angelikę Jakubowską, na rozmowę z wysokim Andrzejem Krzywym. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Angeliko, powiedz mi, gdybyś wygrała $1 000 000, €1 000 000, nie wiem, wszystko jedno, ale taką dużą, potężną sumę, co byś zrobiła z tym pieniędzmi? Na pewno wyjechałabym podróż dookoła świata. Zabrałabym ze sobą na pewno chłopaka. Trudno, co robić? A za resztę kupiłabym pewnie ubrania i buty. O, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. No i... Pan redaktor numeru przygotuje się na spotkanie z panią Maxim Kalifton, numer 22. Proszę pani szanownej, wiem, że trudno to sobie pani dzisiaj wyobrazić, ale proszę spróbować. Ma pani 40 lat. Jak chciałaby pani w tym wieku, żeby wyglądało pani życie? Abym była ustawiona tak jak moja mama. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Bardzo piękna płyta. A proszę państwa, ja jeszcze mam jedno osobiste pytanie do Kasi. Kasiu, jaki film ostatnio widziałeś? A ot niespodzianka. A ciało. Brawo!